Niepokojące informacje o poważnych kłopotach ekonomicznych Suwalskiego Ośrodka Rehabilitacji ujrzały światło dzienne podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Suwałk. Choć to nie miasto jest organem założycielskim placówki, pracują w niej mieszkańcy miasta i najbliższych okolic. Pracownicy nie chcą mówić o tym przed kamerą, bo jak uzasadniają, boją się utraty pracy. Dlatego o interwencję poprosili suwalskiego radnego Kamila Lauryna. Pracownicy Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach zgłosili się do mnie z prośbą o pomoc, ponieważ tak jak mówią, brakuje środków, brakuje pieniędzy na utrzymanie rehabilitacji, na wypłaty. Trwa to już bardzo dłuższy czas. Brakuje pieniędzy na zapłatę na składki ZUS. A jeżeli już na takie bieżące działanie są braki, no to obawiamy się, że to idzie w bardzo złym kierunku. Oczywiście nie dla mnie to jest oceniać, bo my nie jesteśmy jednostką kierującą, tak? Tylko jest to województwo, marszałek. I myślę, że powinni bacznie się przyglądać, co tutaj się tak naprawdę dzieje. Raport finansowy ośrodka za ubiegły rok zawiera wysoką ocenę sytuacji finansowej przychodni i szpitala rehabilitacyjnego, pomimo że obejmuje okres, w którym dyrekcja placówki nie płaciła na czas składek ZUS. Na koniec 2022 roku, wprawdzie po zawarciu porozumienia z ubezpieczycielem, udało się spłacić zaległości, ale niebawem z całą mocą problem powrócił. Rzeczywiście mamy odraczane składki ZUS-u, żeby pokrywać te wszystkie koszty na bieżąco. Jednak jest to na zasadzie ugody z ZUS-em. Regulujemy na bieżąco, odraczamy poszczególne miesiące. W momencie jak pozyskamy te swoje pieniążki dodatkowe z NFZ-u, jesteśmy w stanie wszystkie zobowiązania wobec ZUS-u również spłacić. Pensje za czerwiec zostały wypłacone, informuje dyrektorka ośrodka. Na lipcowe również udało się uzbierać. Irena Łukaszuk liczy, że w najbliższych tygodniach na koncie placówki pojawią się środki na pokrycie niezbędnych wydatków. Jak będę musiała, wezmę jakiś kredyt, pożyczkę, żeby na bieżąco tak również dofinansowywać te wszystkie nasze koszty, ponieważ tak jak powiedziałam, sama realizacja kontraktu nie jest wystarczająca na pokrywanie kosztów bieżących działalności. Finansowa zapaść wynika z umowy, jaka została zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia, uważa Irena Łukaszuk. Jeśli chodzi o sytuację finansową zakładu, to rzeczywiście mamy trochę problemy z finansami. Związane jest to z niewypłacaniem przez NFZ za realizację świadczeń nadwykonanych, ponad umowę. Płacą nam za wszystkie świadczenia zrealizowane w ramach umowy, jednak realizacja świadczeń w ramach umowy nie pokrywa nam kosztów działalności. My musimy również realizować świadczenia ponadlimitowe. NFZ, no niestety, nie jest zobligowany do wypłaty za te świadczenia. W tym roku jest problem, ponieważ do tej pory nie dostaliśmy ani grosza za świadczenia ponadlimitowe. Na te wyjaśnienia suwalski radny ma tylko jedną odpowiedź. Przecież to nie my podpisujemy, tylko jest pani dyrektor, która negocjuje z NFZ-em i powinna to tak wyliczyć, że środki pieniędzy powinno wystarczyć na bieżące działanie. Ubiegłoroczny raport finansowy wskazuje, że przychody placówki wzrosły aż o 40%, koszty o 30%. Na dzisiaj do zbilansowania działalności brakuje 1 600 000 złotych, podaje nam Irena Łukaszuk. Wśród zagrożeń wskazywanych w prognozie na najbliższe 3 lata dyrektorka placówki wymienia niedoszacowane wyceny świadczeń rehabilitacyjnych, niekorzystne zmiany w ich kontraktowaniu oraz działalność konkurencyjnych podmiotów świadczących takie same usługi. Stoi to w kolizji z twardymi danymi, wzrostem przychodów o 40%, kosztów o 30% i kilkumiesięcznymi kolejkami do placówki. Z uwagi na brak komunikacji dyrektorki z personelem, wśród załogi krąży teoria, że ich miejsce pracy szykowane jest do prywatyzacji. To pierwszy raz słyszę. Prywatyzacji na pewno szybko nie będzie. Jeśli już
to można by było pomyśleć o wydzieleniu części i lokalowej, i sprzętowej na realizację świadczeń komercyjnych, które może realizować SPZOS, każdy SPZOS, tak? Ale to jest, uważam, jeszcze daleka droga, ale jeśli będzie konieczność, no to pomyślimy o tym. Z podjętej w czerwcu uchwały Sejmiku wynika, że niebawem Urząd Marszałkowski ogłosi konkurs na stanowisko dyrektora ośrodka.